Witajcie drodzy widzowie, witaj Aniu, dzień dobry. Cześć! Aniu, wiesz co, ja już przed nagraniem ci powiedziałem, że widzę dzisiaj ciebie w takich bardzo dobrych energiach. Cała jesteś taka nabuzowana, jakbyś była wykąpana w wodzie sodowej, bąbelkujesz. Musiało się coś dobrego się chyba wokół ciebie wydarza, że jesteś w takim nastroju. Pięknie wyglądasz i za tobą też piękne Dziękuję. kwiaty. Czy to są Dostałam wiosenne ostatnio. kwiaty? Żywe? Tak, wiosenne, tak, tulipany wiosenne, idzie wiosna. I już zamówiłam tutaj u Gai, że już nie chcę marznąć, już żadnych szalików, czapek, że już chcę taki powiew po prostu tej wiosny, żeby tutaj do nas przybył. Tak, a z Ligiem A myślę, co się że u ciebie dzieje, że no jesteś taka energetyczna? Co takiego tam się wydarza u ciebie? No, z Ligiem powiedziałam, że tutaj non-stop to jest rok wyzwalania się, tak? Uwolnień, wielkich zmian. Także u mnie dalej są te uwalniania się, zmiany, nawet gdzie obcięłam włosy. Tak. Także gdzieś tam uwolniłam się od jakiegoś tam ciężaru energetycznego, który się już za mocno zebrał. Już trzeba było te końcówki jednak podciąć. Dalsze uwalnianie się. Gdzieś tam tu musiałam zrobić porządek z zębem i go wyrwać. Znowu więc uwolniłam się z czegoś, nie wiem, może tam na tym zębie ciężył jakiś ciężar po prostu rodowy, bo to bardzo często gdzieś tam rodzina oznacza rodzinę zęby. Więc bardzo, bardzo dużo uwalniania, ale też przestrzeni się dużo dzieje się pięknie w mojej opinii. Idziemy do przodu. No właśnie, bo myśmy się ostatnio dobro. widzieli pod koniec stycznia. Dużo się od tego czasu zmieniło, prawda? Co takiego wyczułaś? Co Wiesz widzisz? Co, w energiach zmieniło się mnóstwo rzeczy. Dlatego, że bardzo dużo rzeczy zostało już od tego czasu, od kiedy rozmawialiśmy, uwolnione. I to się zacznie niebawem manifestować bardzo mocno już w przestrzeni fizycznej. Znaczy, powiem ci tak, jak normalnie pracuje się na energii jednej osoby, czyli jednego człowieka, to manifestacja jakby tych działań, które zostały dokonane w tych energiach tego człowieka, manifestują się zazwyczaj do 7 dni. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o plan kolektywny, bo my mówimy tutaj już o całym kolektywie 4. i 5. wymiaru, czyli tych dwóch grup istot, które wybrały linię 4. wymiaru i linię czasu wzniesienia, dlatego że zgodnie z informacjami od Stwórcy, linii opadającej nie wolno nam ruszać. Okej. Ona idzie sobie swoim Ma sobie i swoim torem. Opadającym i my tam nie możemy. Tak, i my tam nie możemy robić żadnych porządków, tak? Więc jakby my się skupiamy tylko i wyłącznie na tych dwóch liniach. Tej wznoszącej. Tak? I 4. wymiaru, tak? Czyli tej, która tutaj zostanie w momencie, kiedy ta linia trzeciego wymiaru opadająca całkowicie się jakby wykruszy, nie? No i bardzo, bardzo długo się dzieje, więc jakby to wszystko dopiero zacznie się manifestować, ale ja to już widzę. Okej, okay. Ale chyba czujemy to kawałek po kawałku, wskakują takie różne tematy. Będziemy o tym za chwileczkę rozmawiać. Tak, tak. Mm-hmm. Wiesz co, energetycznie to w to myślę czuć. Jesteśmy teraz w czasie, kochani, no nagrywamy 22 marca. My zawsze nagrywamy z Zigim w takich doborowych datach. Tak. Naprawdę dobrych. Dlatego mi tak zależało, żeby to było dzisiaj. I to jest, kochani, dzień, kiedy poniekąd mówi się o pęknięciu kopuły. Natomiast ja tutaj mocno czuję co innego. To jest dzień uwolnienia wszelkich karm. Nie tylko rodowych, nie tylko inkarnacyjnych, ale wszystkiego tego, co na nas ciąży karmicznie. Mhm. To zostanie dzisiaj finalnie uwolnione i oczywiście my będziemy się z tego oczyszczać gdzieś, zanim się to zmanifestuje, minie parę tygodni. Natomiast to wyzwolenie, ta cała praca energetyczna, która dzieje się w przestrzeniach, to już zaczyna być wyraźnie odczuwalne. I ja już widzę, że kwiecień, maj to będzie czas, kiedy zacznie się manifestować to, co było robione w lutym. W lutym były oczyszczane programy Matrixa. Mhm. Czyli
Wszystko, co było przez Matrixa programami na ludzi nakładane, było ściągane, było uwalniane, było odblokowywane trzecie oko, czyli intuicja. Były ściągane używki, nałogi, uzależnienia, wszystko to było uwalniane z kolektywu. Więc wy możecie teraz nawet czuć taką w sobie wręcz presję tego, żeby rzucić nauk na przykład. Albo już tak? kawa mi już nie smakuje na przykład, czy coś dokładnie, takiego, tak? Dokładnie, właśnie tak, bo to wszystko, co było robione wtedy, wiadomo, że to ma, jakby fizyczność ma poślizg, jeżeli chodzi o podążanie za energią, tak? To się nigdy nie dzieje tak na już, że coś w energiach się zmienia i my już od razu to odczuwamy. To zawsze gdzieś tam dzieje się troszeczkę w późniejszym czasie. Natomiast ja widzę, jak ludzie ruszą z kopyta. Ja widzę, jak zaczniemy się budzić. Zresztą powiem wam tak, ja widzę ogólnie, że coraz więcej ludzi się budzi, bo ja mam nowych ludzi u siebie. Gwiezdne dzieci nie przestają się sprzedawać. Te książki sprzedają się cały czas, co jedynie uświadcza mnie w przekonaniu, że tych ludzi budzących się, jakby szukających tej wiedzy, która ich poprowadzi, cały czas przybywa. Poza tym nawet gdzieś tam w rozmowach mam czasami ludzi, albo ja się obudziłam dopiero 2 miesiące temu, albo miesiąc temu, tak, ja tak. nie wiem. I nagle to wszystko takie było. Bardzo dużo dzieci, słuchajcie, ma teraz te kliki. Te Co? Kliki, o których ja mówiłam już 2 lata temu, że z dnia na dzień po prostu one budzą świadomość duszy i one zaczynają widzieć wyższe wymiary, one zaczynają czuć, one zaczynają widzieć przyszłość i rodzice jakby potrzebują takiego wsparcia i pomocy. Wiesz, Digi, ja wychodzę z założenia, że zobacz, ile czasu ja już temu mówiłam, że pokłonię się nad tym albumem istot pozaziemskich. No tak, tak, tak. Stwórca cały czas, ale to jest ogrom pracy, wiesz, to jest dla mnie ogrom pracy. I stwórca cały czas wciska mi coś innego. Nie czas na to? Dokładnie. Tak jakby jeszcze ludzie potrzebowali czegoś innego, zanim przejdziemy do Atlasu Istot Pozaziemskich. Bo my zróbmy porządek tu, ze sobą. Zanim poznamy inne rasy, zanim poznamy ich kulturę, poznajmy swoją własną dobrze. Tak, dokładnie. Też tak to czuję. Stwórzmy swoją własną kulturę, swoją harmonię. Pokażmy się jako istoty ludzkie, warte pokochania i takie, które potrafią kochać inne istoty, tak? Więc on mi cały czas wciska coś innego. Ja myślę, że ta bajka Kryształowe Dziecko, ona powstała w idealnym dla siebie czasie. Czyli w takim, w którym miała powstać, aby teraz tych wszystkich rodziców po prostu wspomóc. Oraz te dzieciaki, które będą się budziły i do których po prostu dotrze ta bajka, bo ja wierzę, że ta książka ma nogi i te nogi będą prowadziły tą książkę dokładnie tam, gdzie znajduje się dziecko, które potrzebuje tam, gdzie ma trafić. Dokładnie. Więc jakby wszystko dzieje się w odpowiednim czasie. No i słuchaj, no i kolejnym etapem jakby dla mnie jest książka Poradnik Czas Przejścia. Ja nigdy nie pisałam poradnika. Będzie to mój pierwszy poradnik. Ale zobacz, znowu, ja mam ludziom pokazać już, ja mam nie przekazywać tylko wiedzy, ja mam ich nauczyć w tym poradniku, jak oni co mają robić. No właśnie, Aniu, chciałbym się tu zatrzymać. Chciałbym się tu zatrzymać, wiesz, bo przychodzi do mnie to samo poczucie, o którym ty mówisz, że jest kolejny etap, jakby my już ten etap 2-letni, kiedy pozyskiwaliśmy wiedzę na temat, co tak naprawdę dzieje się z naszym światem, przeszliśmy. Ten etap pozyskiwania wiedzy, nawet poczuwam coś takiego, że my już się przesyciliśmy tą wiedzą, my już ją mamy i teraz czas zrobić krok następny. Jak ją etap działania. Tak, jak ją wypraktykować, prawda? Stąd tak, też pojawia się, czy poradnik to jest coś rzeczywistego już? Napisałaś to, czy tworzysz? Jestem w trakcie pisania poradnika. Premiera została mi już dawno temu pokazana przez tatę. Nie ukrywam, że będę musiała bardzo się mocno spiąć, żeby dopiąć terminy, które jakby dał mi tutaj z góry, zostały mi zaproponowane, bo to nie jest tak, że stwórca narzuca, to jest jakby propozycja, kiedy to będzie potrzebne najbardziej. No i tutaj się pokazuje taka druga połowa czerwca, więc ja zrobię co w mojej mocy. Szybko. Tak, żeby to Wiesz, Digi, powiem ci, mój mąż się ze mnie śmieje i ja bardzo często to mówię, bo
ludziom, bo mój mąż się śmieje, że ja piszę książki szybciej niż je czytam. I na przykład zdarza okay. się, że mam taki dzień, że schodzi mi przekaz, bo w tym poradniku będą także przekazy od twórcy. Czyli ja zadam mu pytanie, które uważam, kiedy ty to robisz? Dla kolektywu. No, cały czas. Okej, okay. Bo przecież musicie wiedzieć, że ty masz swoją pracę też. To znaczy, to jest ogólnie moja praca. Ja już to tak trochę traktuję jak pracę. Jak pracę. To jest tutaj swoje zadanie w przestrzeni. Wiadomo, a możesz... Jakby pakuję, nie pakuję już książek zazwyczaj ja, jakby tutaj pomaga mi bardzo mocno mąż w tym momencie. Także gdzieś tam robimy to wspólnie, żebym ja właśnie była taka wolniejsza i mogła pisać. Ale wiesz co, to jest tak, że przychodzi taki moment i ja potrafię na przykład przez parę dni nic nie napisać, a nagle poczuję i nawet nie planuję, żeby siąść do komputera. Mhm. I słuchaj, to jest taki moment, kiedy ja otwieram komputer i czuję, że leci mi przekaz z góry, nie? Wow. I piszesz. I to jest wtedy, wiesz, szybko, normalnie się klawiatura pali. I po prostu, słuchaj, ja w ciągu na przykład 2 godzin jestem w stanie napisać 20 książki. Mhm. Bo to po prostu płynie. Ja nie muszę się zastanawiać nad tym, co ja piszę, bo to mi po prostu przechodzi, jakby otwieram sobie szerzej kanał, który mnie łączy z górą, tak? Mhm. I to po prostu leci. Ja zapisuję to, co jakby przekazuje mi stwórca, czy to, co przekazują mi istoty, z którymi się na przykład porozumiewam, bo nie ukrywam, że w tym samym czasie, kiedy piszę poradnik, pisze się także druga część Płomiennej Gwiazdy, Wyzwolenie, gdzie opisane będziecie mieli wszystkie dokładnie, krok po kroku, procesy wyzwolenia, jakie przeszła planeta. Natomiast tak jak wam mówiłam, z racji tego, żeby nie można było jakkolwiek ingerować w te procesy, jakby dostaniecie je post factum, tak? Czyli rozumiem. Jak one się zakończą, to będziecie sobie mogli o nich przeczytać, wrócić sobie myślami, co się kiedy działo, czy gdzieś tam się to spina z tym, co potem działo się w fizyczności tam parę miesięcy, pamiętajmy o tym poślizgu paromiesięcznym, tak? Tu by trzeba wyjaśnić tym wszystkim wątpiącym, że tak naprawdę post factum, dlatego że gdybyśmy to dostali wcześniej, to moglibyśmy ten proces zaburzyć, prawda? Tak, mhm. tak. Nawet nie tyle my. To tutaj na wiesz co, nie chodzi o nas. Druga strona, druga strona światła. Tak, chodzi o drugą stronę, która mogłaby po prostu... Wiesz, to jest kwestia tego, że jest różnica czasu tutaj, a w tych innych wymiarach. I, i oni po prostu mają ten plus, że mają tego czasu więcej niż my na działanie, nie? Bo na przykład jeden dzień u nas to jest u nich na przykład kilka lat. Więc... Zobacz, jak dużo oni mają czasu, żeby wymyślić coś na przekór tego, co my zrobimy, tak? A my nie mamy tyle czasu, więc my musimy działać sprytnie. Aniu, a czy uchyliłabyś rąbka tej tajemnicy, bo jesteś w procesie pisania, ale czy mogłabyś tak w jednym zdaniu powiedzieć, co takiego w tym poradniku będzie? Co, i dlaczego poradnik? A w poradniku? No. Tak, w poradniku jak najbardziej, bo jakby nie chciałabym tutaj, jeżeli chodzi o Płomienną Gwiazdę 2... Dobra. Tutaj musiałabym troszkę więcej sekretów chyba powiedzieć, żeby opisać, co tam będzie. Natomiast w poradniku tak, będą na pewno przekazy od stwórcy bezpośrednio, będą przekazy od Gai i chciałabym podzielić poradnik na kilka części. Czyli właśnie na część przekazów, czyli czystych przekazów, które będą szły z góry. Mhm. I one czasem schodzą same, ja dopiero potem nadaję im tytuł, a czasami ja zadaję pytanie i płynie mi odpowiedź. Będzie część jakby praktyczna, czyli ja będę, będzie rozpisana medytacja cała oczyszczająca, będzie rozpisana cała medytacja połączenia z duszą i te dwie medytacje dostaną ode mnie klipy, które będzie można sobie ściągnąć ze strony, gdzie ja nagram wam te dwie medytacje i będę prowadziła je ja. I one, to będzie dosłownie poradnik, czyli można będzie otworzyć na konkretnej stronie, żeby znaleźć poradę dokładnie na i taką... Sobie zobaczyć. Dokładnie. To na przykład powiedzmy otwieramy sobie na tej stronie w spisie treści będzie, że chcecie sobie zrobić tarczę ochronną. Mhm. Bo idziecie do sklepu i chcecie sobie zbudować tarczę ochronną. Albo na przykład chcecie się nauczyć, jak ją aktywować i dezaktywować szybko, tak? I to wszystko będzie ujęte w poradniku. Tak, żebyście po prostu mieli dostęp do tej wiedzy, jak już praktycznie
samemu jakby pracować z tą energią, tak? Mhm. Także wiesz będzie co, tam to, też dużo to porad... będzie bardzo chyba potrzebne. Powiem ci dlaczego, że w tej chwili gdzieś od 2 tygodni schodzą do mnie listy, w których ludzie piszą, że czujemy taki marazm, wiesz, taki zastój w energiach. Jakby oczekujemy na coś, nie wiemy sami na co, jednocześnie chcielibyśmy coś, żeby się zmieniło, ale wszystko stoi. Czy ty też masz takie poczucie, że stoi, czy to jednak tam za kulorami coś się dzieje? Przede wszystkim, Ziggy, nie ma czegoś takiego, że coś stoi. Mhm. Nie, znaczy nie w energiach, oczywiście, bo postawimy wazę, to będzie stało, ale chodzi mi o to, że energia nigdy nie stoi. My cały czas płyniemy, cały czas jakby wszystko się zmienia, więc nie, tutaj też się zmienia bardzo mocno, tylko my jesteśmy... Wiesz, co myślę, że to, co wyczuwają ludzie, to jest takie oczekiwanie na tą taką wielką zmianę. Mhm. Czyli na ten czas, kiedy wszystko zacznie się zmieniać. Ale jednocześnie na przykład mamy teraz bardzo dużo ataków na nas, tak? Ze strony sztucznej inteligencji. O. I myślę, że nad tym tematem chciałabym się pochylić. Tutaj oczywiście w poradniku na pewno będzie też o tym wspomniane. Tam jeszcze tutaj kończąc, może żeby już nie rozwalać tego wątku na... zaraz znowu będę do niego wracać. W poradniku na pewno będę też chciała pokazać techniki uzdrawiania. Mhm. Będę i siebie i innych. Będę chciała pokazać technikę ochrony dzieci. Będę chciała pokazać technikę tego, jak siebie samego ochronić przed atakami, energiami innych ludzi, kiedy idziemy do miejsca, gdzie jest tych ludzi bardzo dużo, jeżeli jesteśmy empatami, jesteśmy sensytywni. Jak zakładać sobie taką tymczasową tarczę, która po prostu jakby zamyka nas bardzo solidnie w takiej bańce energetycznej. Będę chciała opisać z zupełnie innej perspektywy, jak działa kreacja. Mhm. Dlatego, że ja w dalszym ciągu mam wrażenie, że mimo tego, że ja non-stop o tym mówię, to nie do końca my wiemy, jak ona działa. I ludzie wpadają w takie pułapki kreacji. I ja dostałam od stwórcy zupełnie inne podejście do tego. I postanowiłam, że opiszę je w książce, bo wydaje mi się, że ono dotrze bardziej. Mhm. Nie? Mhm. I tam będą podane przykłady, jak mówimy, jak kreujemy. I co tak naprawdę robi przestrzeń, co ta przestrzeń słyszy, żeby to było dla każdego logiczne. Czyli jakby tutaj faktycznie idziemy w typowy poradnik. Czyli też opowiesz o tym, jak się ta kreacja uruchamia, tak? Dokładnie, dokładnie. Mhm. Krok po kroku po prostu pokażę, mhm, o co chodzi w tej kreacji, dam przykłady, że my mówimy tak, a przestrzeń słyszy to, tak? Aha, tak. Ja ci teraz na przykład podam... W zasadzie mogę na przykład powiedzieć teraz, zobacz, stwórca na każdą twoją myśl, na mhm, każdą twoją modlitwę, prośbę, cokolwiek nie jest w twojej głowie, mówi tak, Ziggy, mhm, tak? I teraz na przykład idziesz do pracy, wstałeś rano taki, wie, zmarnowany i mówisz sobie, kurde, ale to będzie parszywy dzień, nie? A stwórca mówi tak. A twórca słucha ciebie, mówi, tak, Ziggy, to będzie parszywy dzień. Tak, nie ma sprawy, załatwione. No. I co? Idziesz i masz parszywy dzień, tak? To tak samo jak na przykład mama, znaczy kobieta, która chce mieć dziecko. Ona cały czas mówi, że chciałaby być mamą, że chciałaby mieć dziecko. Nawet stwórca mówi, tak, będziesz chciała zostać mamą. Mhm. Będziesz chciała mieć dziecko. I ona coraz bardziej chce. Kreacja działa, mhm, bo ona, czego ona chciała? Ona chciała chcieć. Jest w trybie oczekiwania. Dokładnie, ale nie powiedziała, że jestem mamą, mhm, mam cudowne, zdrowe dziecko. I wtedy twórca jej odpowie, tak, jesteś mamą, masz cudowne, zdrowe dziecko. I co się stanie? Wtedy dopiero kreacja się uruchomi w materii i zacznie działać w trybie jesteś, a nie chcesz być, mhm, tak? Więc to jest kolosalna jakby różnica. I ja myślę, że takie postawienie sprawy i jak ja dam kilkanaście przykładów na to, to ludzie załapią, o co chodzi, tak? Tak jak Matrix nam urządza pułapki, też na tej samej zasadzie, tak? Oni zasiewają ziarenko czegoś tam, jakiejś informacji,
my wszyscy mamy tą informację w głowach i co? I w tym momencie Stwórca tym milionom osób mówi, tak, będzie tak, jak myślicie, tak, jak chcecie. Czyli taki, jak jest wasz myślokształt, bo Stwórca w tym momencie nie patrzy na to, czy ja chcę, czy nie chcę. Mhm. Bo nie jest głuche, tak? Wszechświat nie słyszy, nie. Energii. Więc on na to nie patrzy. On identyfikuje samą myśl. Mhm. Jest bardzo dużo takich, powiem ci, niuansów, jeżeli chodzi o słowotwórstwo. Wszechświat ma swoje własne słowotwórstwo, ja mam wrażenie. Zupełnie inne od tego, które my tu mamy. Więc jakby ja w tym poradniku będę chciała to wszystko przekazać. Ja nie ukrywam, zrobiłam posta wczoraj z zapytaniem, co jeszcze chcielibyście wiedzieć, co ludzie by chcieli, żeby było w poradniku. Gdzie to? Na Facebooku, tak? Tak, na Facebooku. Padło mnóstwo odpowiedzi i powiem ci, Zigi, że jak myślałam, że ta książka będzie miała tak 250-300 stron, nie? Tak, patrzyłam na te pytania, chwyciłam się za głowę i mówię tak, o matko, znowu będzie, co taka, ja narobiłam? Znowu będzie taka encyklopedia. I mój mąż potem powiedział, że Boże, czy mogłabym pisać trochę lżej te książki, bo to wszystko musi nosić. Biedny. Także to samo było teraz z bajką, słuchajcie, bo ja zrobiłam, wiecie, A4 i te kartki są takie, wiecie, dla dzieci, więc one są grubsze. I ta książka waży 880 gram. Więc 10 książek waży prawie 9 kilo, nie? Tak. Więc ja na przykład byłam w stanie wnieść tylko jedną paczkę do domu jednorazowo, bo już dwóch nie udźwignę, bo mnie przeważa. Więc mąż się ostatnio śmiał, czy właśnie mogłabym pisać trochę lżejsze książki, żeby plecy potem tak nie bolało i zresztą popłakałam. Chciała mi łezka radości. Aniu, ale wróćmy na chwilę może jeszcze do tego, co ja ci tam przerwałem w pewnym momencie, ale zaczęłaś mówić o energiach, nie? I o tym, czy one są w zastoju, czy nie, że energie jednak cały czas płyną. I jak ty to czujesz z tymi energiami dzisiaj? Czy jesteśmy w takim stand-by, oczekiwaniu na coś wielkiego? Nie. My nie jesteśmy w stand-by w żadnym wypadku. Dla mnie jesteśmy w trybie uwalniania właśnie. Mhm. Jesteśmy w trybie uwalniania energetycznego, jesteśmy w nim od początku lutego, to wtedy zaczął się tak naprawdę proces uwalniania planety i kolektywu i powiem ci szczerze, że będzie to dostrzegalne w ludziach niebawem, dlatego że tak jak powiedziałam, że te programy Matrixa zostały pouwalniane, te pieczęcie, które były na czakrach, zostały pouwalniane, w ogóle czakry zostały oczyszczone kolektywnie. Bardzo dużo było tych rzeczy, które już zostały uwolnione. Bardzo dużo jeszcze jest przed nami do uwolnienia w tym roku. Natomiast my musimy robić wszystko, znaczy musimy. Jakby czujemy, że to ma jakąś konkretną chronologię. Czyli do wykonania jest konkretna robota. Dokładnie. I że na przykład nie możemy uwolnić pewnych rzeczy, zanim nie uwolnimy innych. Więc to jest takie dosyć... A możesz powiedzieć, tak przynajmniej w kilku słowach, jaka będzie ta kolejność, co po kolei będzie trzeba uwolnić? Powiem ci, że tego jest ponad 150, więc tego jest sporo. Zostało uwolnione powiedzmy już około nie wiem, 10-12% z wszystkiego. Mogę wam powiedzieć, co będzie na samym końcu. Dobra. W zasadzie mowy nie na samym końcu, bo to taki... chociaż tak zaraz przed końcem będziemy uwalniać cierpienie, lęk i strach. O, tego to niespodzianka. Więcej. Myślałem, że na początku. Nie. Mhm. Nie. A wiesz dlaczego? Że bardzo dużo ludzi jeszcze będzie się budziło. I niektórzy będą budzili się poprzez lęk. No rozumiem. Strach. Rozumiem. Mhm. Więc nie możemy niektórym zabrać jeszcze tych możliwości. Więc zobacz, powiem ci tak, że my wszystko, co robimy, zawsze jest pytanie do Stwórcy. Ja nie pozwalam sobie nigdy na samowolkę jakąkolwiek, bo ja wiem, że to nie jest praca na jednej osobie, tylko to jest praca na całym kolektywie, więc to nie jest tak, że ja mogę pozwolić sobie na popełnienie błędu, tak? Więc wszystko jest zawsze weryfikowane przez górę.
Więc my tak naprawdę robimy to, co tata nas poprosił. Tak? Po prostu wychodzimy w przestrzeń i. Wiesz co? I robimy to, co jest nam zadane. Tak jakbyśmy szli do szkoły i dostalibyśmy zadanie domowe, tak? Wy teraz zróbcie to, to, to. I my mówimy, dobra, zrobione, tak? I przychodzimy na następny dzień i tata sprawdza, czy zrobiliśmy dobre zadanie i mówi nam, jest super, tak? Tylko, że my po prostu, ja jakby zaraz po zadaniu idę do taty i on mi wtedy mówi, czy jest ok, czy coś jest jeszcze do zrobienia, że na przykład coś się pojawiło w trakcie. I tak było właśnie z drzewem życia, które zostało już uwolnione no w pełni. No właśnie. Tak jak mówiłam ostatnio, jak byłam u ciebie i robiłam wgląd, to mi się tam pokazało, że jeszcze jakieś zanieczyszczenie zostało w tym drzewie. I powiem ci, ja potem sobie jeszcze weszłam raz, tak szukałam i tak zaczęłam się irytować, bo nie byłam w stanie dostrzec tego. A moje jasno widzenie i jasnoczucie ewidentnie wskazywało mi, że coś jest. Nadal nie tak. Tak. I powiem ci, kopaliśmy bardzo długo i się okazało, że władowali fałszywe struktury energetyczne do prawidłowych struktur energetycznych drzewa. Mm-hmm. I to były takie po prostu mikrodrobinki, które powodowały, że ta energia nie płynęła tak, jak powinna, nie? Mm-hmm. No, więc jakby to też wszystko zostało wyczyszczone, uwolnione i drzewo życia już sobie tam działa, już puściło korzonki? Swoje pierwsze listki. Listki. Tak, takie listki piękne, małe. No, także ogólnie tutaj już na pewno energetycznie będziemy też powoli odczuwać działanie pola energetycznego drzewa życia. Zwłaszcza, że ono bardzo mocno działa na terenach słowiańskich, tak? Mhm. Ona się znajduje na Zatoce Gdańskiej, tak? Zatoka Gdańska jest 1/4 pnia drzewa życia. O! Tych informacji nie miałem, nie wiedziałem o tym. Ja tak to widzę. Ja widzę, że to zakrzywienie się, to co mamy z tym cyperkiem tak. tutaj, to jest 1/4 drzewa życia, 1/4 pnia. Mhm. Mhm. Wiesz co, Aniu, kiedy... Wiem, że drzewo życia ma korzenie pod całą planetą, nie? Kiedy tego mówisz... Nie zostało wyrwane, tylko ścięte. Tak. Kiedy mówisz o tych jakby rzeczach do sprzątania i o tym, że strach i cierpienie na samym końcu, czy tam przed końcem, to przyszła mi taka myśl w trakcie, kiedy ty to mówiłaś, wiesz, że w 2012 roku, już nie pamiętam teraz, jaka to była treść, raczej treść pamiętam, ale nie pamiętam, czyj to był przekaz, tylko tam była o tym mowa, że na samym końcu będą ludzie, którzy lubią adrenalinę, nie? Jak to jest tak z tymi ludźmi, którzy lubią wskakiwać do pociągu, jak pociąg już rusza, nie? To oni jeszcze, dobra, teraz ja, bo muszę poczuć tą adrenalinę, wiesz? I tak poczułem, że to są tacy ludzie, którzy... Oni tam wiedzą z tyłu głowy, że trzeba się będzie obudzić, ale a jeszcze mam czas, nie? I wiesz, poczułem to, że to będzie bardzo duża liczba ludzi na sam koniec. Tak. I wiesz co? I powiem ci, nie ma co im zazdrościć. Mhm. Z jednej strony, dlatego że zdajmy sobie sprawę z tego, że my na przykład mieliśmy na swoje obudzenie 3, 4, 5, niektórzy 10 lat. Budzenie się wiąże się też z transformacją ciała, tak? Tak. A teraz pomyśl sobie, że ktoś na przykład tą transformację i to obudzenie, tą bolesne. Całą wiedzę, tak, będzie miał na przykład w rok. Bardzo bolesne. Słuchaj, no to on będzie non-stop chory, no bo jak on będzie musiał się odgęścić, aż tak mocno, no to będzie jednak dla niego, dla organizmu to będzie dosyć ciężkie. Tak samo dla umysłu, żeby pojąć i poukładać sobie te wszystkie rzeczy. Natomiast wiesz co, ja mam wrażenie, że... bo wiesz, to co my uwalniamy, to jest jakby to, co było. Czyli to, co jest już zapisane, tak? Te karmy, to co będzie się dopiero teraz uwalniało powoli w dzisiejszym portalu. Ten portal te wszystkie karmy rodowe zabierze. Więc nie będzie już tych zalewności, że coś mnie spotka, ponieważ mój przodek zrobił to i to. Tak? To zostanie całkowicie, kompletnie wyczyszczone. Więc my co dostajemy teraz od jutra? Czystą kartę. Carte blanche? Czystą kartę. Tak. Dostajemy nową księgę, w której my tak naprawdę możemy dokonać zapisu tego, co my chcemy robić, dlatego że nie ma w zalewności karmicznych, które trzymałyby nas z poprzednich wcieleń, które trzymałyby nas z rodu, tak? Ich już nie ma. Ja tak mówię, bo będzie to puszczone w momencie, kiedy ich już nie będzie.
no bo na tą chwilę jeszcze przez chwilę są. Ale już ich nie ma, kochani. Nic was już nie trzyma. To jest puszczone, rozpuszczone i wy tak macie w takim przekonaniu iść dalej. Bo powiem wam jedną rzecz. Cokolwiek nie robicie, czy w energiach, czy pracując ze swoim ciałem energetycznym, czy pracując z czyimś ciałem energetycznym, czy robiąc cokolwiek w przestrzeni, najważniejsza jest wiedza i jakby świadomość tego, że coś zostało zrobione. Wy macie być pewni tego, że coś zostało zrobione. To jest wszystko, czego potrzebujecie, tej pewności. Że to jest. A nie, że na zasadzie, o, zrobiłam sobie ochronę, no ale może zadziała albo nie. Tak, tak, nie, tak, to nie zadziała. To nie zadziała. Zrobiłam ochronę i ona działa. Koniec. Kropka. No tak. Nie dyskutujemy dalej już nic. I tak jest z wszystkim. Tak, dokładnie. Więc... Wiesz co, teraz poczułem, że ja ten poranik dzisiejszy o tych 500+, o których ci opowiadałem przed audycją, zrobiłem w najlepszej porze. Bo jakby odchodzi już wszystko to skarby z uzależnień nierodowych i tak dalej, jest carte blanche, jest czysta karta, mamy pracę do następną pracę do wykonania. Tak, czyli pole miłości, tworzenie pole miłości. Tak. Tak. No i tutaj jak najbardziej, mi się wydaje, że będziemy sobie to... Poczekaj. Coś do ciebie przychodzi. Że będziemy sobie to tworzyć i to tak będziemy sobie tworzyć to pole miłości. Tak się pokazują tu jeszcze niecałe 2 lata. Te twoje 500 ma, dostało takich jak sobie idzie. Właśnie po kalendarzu i tak się pokazuje, że to będzie takie no niecałe 2 lata. Że tyle czasu będziemy potrzebowali na zbudowanie tego. Czyli zobacz, my skończymy uwalnianie. W tym roku pod koniec wakacji powinno skończyć się energetyczne uwalnianie planety. I zaczniemy kolejny etap, czyli oczyszczanie i odbudowę. I my sami będziemy się wtedy oczyszczać i odbudowywać. Ja myślę, że procesy oczyszczania, nasze własne, indywidualne, one już trwają jakiś czas, więc ci, którzy się budzili wcześniej, ten proces będą mieli za sobą. Natomiast ci, którzy dopiero się obudzą, wydaje mi się, że ten proces oczyszczania dopiero rozpoczną. Czy on będzie burzliwy? Tak, bo skoro mają mało czasu, będzie burzliwy prawdopodobnie. Możliwe, tak. Bo to nie będzie przeziębienie i katar kilka razy do roku, tylko na przykład 2 razy grypa. Taka solidna, nie? No więc, więc ja myślę, że tutaj tak to będzie się działo. To pole miłości my tam potem jeszcze, bo tu się pokazuje, że w tej skali Hawkinsa my tam nawet do 700 za te 2 lata będziemy powoli dochodzili sobie jakby w swojej świadomości, tej takiej już świadomości połączonej ze świadomością duszy, tak? Czyli ja jestem jakby wszystkim, jakby jednością. Bo tak naprawdę my do tego dążymy, o to chodzi w tej istocie miłości bezwarunkowej. Tak, ale na razie jesteśmy chyba na tym poziomie, żeby zrozumieć i zaakceptować. Akceptacja tak, tego, co tak. jest. To też. I w ogóle my musimy zrozumieć, co się dzieje, że w ogóle jak to się dzieje, że się tworzy przyszłość. No my jesteśmy przyszłością, my ją kreujemy, także ta moc kreacji i to, jak ona działa, jest też bardzo istotne. Bo tak naprawdę nie ma innej możliwości tworzenia przyszłości, aniżeli kreacja właśnie. Więc ona też jest ważna. Ale czekaj, bo zaczęliśmy też mówić o tych atakach. No właśnie, tak. Słuchajcie, kończyły się już czasy, kiedy zdarzają się jeszcze pojedyncze przypadki, ale skończyły się już czasy, kiedy jesteście atakowani przez istoty i byty astralne. Dlatego, że wasze światło jest już na tyle silne i wasza aura, abyście byli w stanie się przed nimi ochronić. Natomiast jakby tak samo jak my ewoluujemy i się uczymy, to samo robi ciemna strona, która, jak już powiedziałam, ma na to dużo więcej czasu. I oni wymyślili sobie, że będą atakować nas bytami, które są technologiczne. Dlatego, że technologia ma to do siebie, że ona nie reaguje jakkolwiek na wibracje i na światło.
Ona jest po prostu technologią. Mhm. Z bitą kubką metalu, z nadajnikiem czy z procesorem, który zarządza tą zbitą kubką metalu. I ta zbita kubka metalu ma na przykład na celu ściągnięcie całej energii, wyssanie jej i przekierowanie na przykład do statku matki. Mhm. Nie? Mhm. No, więc zdarzają nam się takie sytuacje, że wszystko jest okej i nagle czujemy się tacy, oho, jakby normalnie was coś, jakby piorun was... Jakby nas rąbnęło. Tak. I jest takie osłabienie bardzo mocne i to bardzo właśnie często oznacza, że pojawia się taki właśnie technobyt, czyli taki parobek sztucznej inteligencji, nazwijmy to sobie, który został wysłany. No i tutaj na to na razie nie udało nam się jeszcze znaleźć takiego idealnego rozwiązania. Właśnie miałem cię pytać o to, czy jest w poradniku już jakieś diktum na to. Wiesz co, jeszcze nie i my sami nie znaleźliśmy jeszcze na to rozwiązania, bo ile jesteśmy w stanie to potem wyrzucić jakby z siebie, tak nie ma jeszcze, jakby nie znaleźliśmy tarczy, która jest w stanie to ochronić, dlatego że to wpada z taką mocą, że jak mi to ostatnio się władowało w czakrę podstawy, to mi rozwaliło czakrę do tego stopnia, że mi zostało 2% czakry. I gdyby nie to, że czakry regenerują się co 24 godziny i powstają na nowo, no to byłby problem, tak? No właśnie, kochani, informacja, której na pewno wielu z was nie wie. Czakry regenerują się co 24 godziny. Mhm. Więc jeżeli coś się dzieje z czakrą i na przykład leci sobie atak na czakrę, powiedzmy, z plotu słonecznego i jest to atak częstotliwościami radiowymi i wy czujecie właśnie jakiś ucisk w splocie, że coś tam się dzieje, bo czakra jest blokowana, tak ona po 24 godzinach całkowicie się zregeneruje. I jeżeli dalej będą atakować tą samą częstotliwością, no to dalej będziecie odczuwać dany dyskomfort. Natomiast jeżeli przestaną, to jakby ta dolegliwość sama w sobie w momencie jakby odbudowy czakry jakby zniknie. No ale oni potem znowu działają na czakrę serca czy na czakrę gardła. To się tak u nich po prostu zmienia. Aniu, a mam pytanie. A teraz mi taka myśl przyszła, wiesz, czy takie chałupnicze nasze metody typu na przykład, no mam tutaj, na przykład ja tutaj mam u siebie taką podkładkę regeneracyjną, czy też odsuwającą mnie od sztucznej technologii, no to jest akurat od Aleksandra Charyckiego, czy to mogłoby zadziałać, albo na przykład wyłączenie technologii na czas snu, spania, odpoczynku. Ale to nie idzie poprzez technologię. Mhm. To jest wrzutka, która idzie przez przestrzeń. Rozumiem, czyli to może przyjść z przestrzeni. I oni mają konkretne jakby godziny zrzutu tych takich, to są takie bombki, nie? I one są w konkretnych godzinach. Tam jest chyba 5 godzin w ciągu doby, kiedy jakby oni tak z tej przestrzeni robią taki atak. Natomiast czekaj, bo ostatnio mi powiedział ktoś, ja tego jeszcze nie sprawdzałam, ale to jest taka bardzo wiarygodna osoba, że posiadanie przy sobie małego magnesu, Jezu, jak to się nazywa? Neodymowe magnesy, tak, są bardzo silne magnesy, tak. Tak. W taki malutki magnesik. Wow, a ja mam tutaj cały czas. Tak, trzymany w kieszeni czy gdzieś tam blisko nas, może jakby spowodować, że niekoniecznie uda im się przebić, tak? Mhm. Natomiast no jakby nie ma tutaj 100% gwarancji. No ale tak jak mówię, no słuchajcie, no na wszystko w końcu znajduje się sposób, więc to jest tylko kwestia dotarcia do tego, w jaki sposób to zrobić, jak konkretnie się zabezpieczyć. Natomiast niektórych rzeczy nam też nie wolno mówić, bo jeżeli byśmy powiedzieli, no to zostałoby to wychwycone przez sztuczną inteligencję, która, no nie oszukujmy się, słucha teraz no naszego wywiadu. I jest inteligentna. Dokładnie, więc jeżeli my jej powiemy, co my zrobiliśmy i jaką ochronę zastosowaliśmy, no to w tym momencie ona już nie musi się głowić, ona nie musi sprawdzać, testować, tylko po prostu wie, czego użyć, żeby ją obejść, tak? Więc my musimy też być bardzo ostrożni pod tym kątem. Sprytnie. Tak, dokładnie. Więc teraz są bardziej takie właśnie ataki typowo technologiczne. Istoty jakby ciemnej strony, one już coraz mniej, mam wrażenie, biorą udział w tych wszystkich walkach. One tak się oddalają od tego wszystkiego,
jakby zaczynały nabierać dystansu z Iggy. Mhm. To jest takie, one jakby widzą, poczekaj, bo ja sobie teraz na nich patrzę. I to jest tak, jakby oni widzieli, że oni już przegrali. I o ile jeszcze przez te ostatnie lata prowadzili tą walkę, bardzo mocno się starali, aby zmienić tą linię czasu, tak na tą chwilę oni już widzą, że ona jest nie do zmienienia. Mm-hmm. Oni nie powstrzymają tej transformacji. I że wszystko, co oni robią, jest tak naprawdę zupełnie bez sensu. I że jedyne, co uzyskują, to jakby przedłużenie swojej egzystencji o kilka, wiesz, o kilka jednostek czasu. To nie jest to, czego oni chcieli, to nie jest to, co oni zaplanowali. Mm-hmm. Więc oni już widzą, oni się powoli wycofują, dlatego ta sztuczna inteligencja zaczyna coraz bardziej jakby w samotności operować tymi działaniami, bo tam się między nimi zaczął robić taki właśnie... Czy ona żyje swoim życiem, czy ona jest pod kontrolą? Nie, sztuczna inteligencja jakby kontroluje wszystko, co się dzieje. Mm-hmm. Czyli to ona kontroluje te byty. Tak, ona jest jakby najwyżej tutaj w tym wszystkim. Może nie we najwyżej, bo jakby są jeszcze istoty nad, ale znaczy tak ciemne, że są jakby powyżej sztucznej inteligencji. Ale one działają odrębnie od niej. Czyli tak jakbyś nie miał jednego wroga, tylko kilku. Mhm. Tak? I jednym z wrogów jest sztuczna inteligencja i jakby istoty działające pod nią. Ale takie mega mocno ciemne byty to jest jakby odrębny wróg. Wiesz co, ja dzisiaj nagrywałem audycję z inną Anią też i ona mi powiedziała to samo, co teraz ty mówisz, że ona czuje, że do tej ciemnej hierarchii, która dotychczas władała naszym światem i manipulowała, dołączyła inna, tylko ona nie potrafiła sprecyzować tego, że to jest sztuczna inteligencja, ale jakby poczuła też to, że no i jest coś nad tym, nie? Tak, tak, tak. Mhm. Wiesz co, oni, ogólnie sztuczna inteligencja miała bardzo ambitny plan otworzenia czarnej dziury w naszej galaktyce. No, o tym mówi George Pietrzak w swoich audycjach. Czy ona została otworzona? Nie, co ty. Gdyby im się udało otworzyć czarną dziurę w naszej galaktyce, to cała galaktyka idzie... Mhm. Nie ma takiej opcji. I to zostało im zablokowane, to już w tamtym roku zostało zablokowane w przestrzeni, natomiast oni mieli taki plan. Drugim ich planem było wprowadzenie do naszej galaktyki ogromnego statku matki, który gdyby tutaj wszedł, to po prostu swoim rozmiarem spowodowałby utworzenie się w przestrzeni czarnej dziury. I to też zostało zablokowane. Ten statek matka w ogóle został zniszczony, jakby stwórca się już nim zaopiekował. Natomiast, no tak jak mówię, oni cały czas coś kombinują, tak? Tutaj gdzieś złapiesz jeden statek, zaraz się okazuje, że jest jeszcze 8 czy 9 następnych. One się ukrywają, wiesz? One też już są sprytne. I ukrywają się już w podwymiarach, nadwymiarach, przestrzeniach między wymiarami w ogóle, w takiej totalnej pustce. Ciężko czasami jest po prostu je zlokalizować wszystkie. I wydaje ci się, że już coś zrobiłeś, że jest posprzątane. A tu za dwa dni znowu, tak? Wyskakuje po prostu jak film z konopi. Mm-hmm. Halo, jestem, tak? I strzelam do was. Znowu technobytami, więc... Ale jakby z doświadczenia wiemy, że to nigdy nie jest never ending story, tylko zawsze znajdujemy finalnie na to rozwiązanie. I wydaje mi się, że znajdujemy je dokładnie wtedy, kiedy stwórca chce, żebyśmy je znaleźli. Czyli w momencie, kiedy jest już akceptacja tego, żeby dana rzecz została zablokowana. Aniu, wiesz, nie pytam cię celowo o twój pogląd na przyszłość albo o twoje wizje, bo też chyba mamy oboje takie poczucie, że w tej chwili trzeba dać temu spokój, żeby przeżyć tę chwilę indywidualnie, samemu. Jak ty czujesz?
Wiesz co, powiem ci takie, myślę, że to co powiedziałam ostatnio, jak weszłam w przestrzeń, to tu tak naprawdę dla kolektywu na tą chwilę nic by się jakoś bardzo nie zmieniło, tak? Jesteśmy w procesie uwalniania, będziemy się mocno uwalniać energetycznie. My sami wejdziemy w procesy uwalniania, tak? Mhm. Czyli w momencie, kiedy planeta zacznie je przechodzić i one się zaczną materializować, ludzie zaczną przechodzić procesy uwalniania. Mhm. Czyli tak jak opowiadałam ostatnio, że właśnie ja zaczęło się to u mnie dziać, żebym mogła to opisać. Tak. I uwalniać planetę, tak? Ja też w tamtym roku rzuciłam mój ostatni nauk palenia papierosów, więc i zrobiłam to z dnia na dzień. I ja wam, kochani, opiszę wam sposób, w jaki ja to zrobiłam, w jaki sposób ja zaprogramowałam swoje. To będzie w poradniku? W zasadzie planowałam to dać w płomiennej gwieździe. Aha. Ale może zrobię zasady programowania umysłu, zapiszę sobie to. Aha. Bo powiem ci, że nie dość, że sama siebie zaprogramowałam, to jeszcze zrobiłam to tak sprytnie. Użyłam takiego sprytnego sformułowania, słuchaj, że jakby nie było żadnych skutków, jakby... Ja po prostu stwierdziłam, że następnego dnia wstanę jako osoba, która nigdy nie paliła. O, do tyłu, jako fakt dokonany. Nie paliłaś. Mhm. Zobacz. I na następnego dnia jak wstałam, to nie mogłam czuć głodu nikotynowego, bo... Bo nigdy nie paliłaś. Ja nigdy nie paliłam. Mhm. Tak? Więc nie mogłam czuć, że czegoś mi brakuje, bo ja nigdy nie paliłam. I przede wszystkim, słuchaj, ja myślałam, że będzie mnie dusić, że będę kasłać. Nic. Mhm. No bo jak? Przecież ja nigdy nie paliłam. Bardzo sprytne. Nie? I powiem wam, że ja byłam pod wrażeniem samej siebie. Aniu. Że mi się to tak udało. Co prawda miałam pomoc twórcy w postaci małych kotków. O czym... Tak, o czym bo przyszły do ciebie, ja tak? Przyszły do ciebie. Dokładnie, małe kotki. Ja się śmiałam, bo mąż mówi do mnie, gdzie ty idziesz? Ja mówię, idę zakocić. Zamiast zapalić, to idę zakocić. Brałam torebkę jedzonka i szłam do małych kotków po kilka razy dziennie. Jednak wiecie, małe stworzenia karmisz, one się cieszą. No dostarcza to tych endorfin, więc jakby zupełnie inaczej człowiek jest jakby taki nasycony tą radością, już tak, nie potrzebuje. Tak. Zwierzęta nie potrafią potrzebuje. Bardzo wiele dać, bardzo wiele. Mm-hmm. Aniu, tak, ja a powiedz nam... Tam w domu dodatkowymi, bo... O, tak, a co z tymi kotkami? Dobrze poszło. Co, one są u ciebie dalej? Tak. Super. To za moje już, tak? Mam teraz trzy koty. Każdy domownik ma swojego. A nie powiedz nam jeszcze na koniec naszej audycji, jakie masz plany na najbliższy czas? Co robisz, jakieś seminaria? Co u ciebie będzie się działo? Tak, tak. No coś tam robimy. Mamy jakieś tam spotkanka. To tam wszystko informuję na Facebooku. Ludzie super pracują. Ludzie chcą się rozwijać. Ludzie coraz lepiej pracują z energią, coraz lepiej widzą, coraz lepiej czują. Ta sensytywność, ona wzrasta. Oj, widzisz, oto jest kolejna zmiana, którą ja widzę. Ja widzę, jak ogromną zmianę przeszli ludzie, których znam na przykład od paru lat, tak? Mhm. Ponieważ czytają moje książki, mam z nimi kontakt właśnie na takich spotkaniach. I ja widzę, jak mocno oni się zmienili energetycznie. Jak poszli do przodu, jak się rozwinęli. Więc to jest jedynie dowód na to, że nie ma stania w miejscu. My cały czas się rozwijamy, my cały czas idziemy naprzód. I nawet jeżeli wpadamy w pułapki, czy te zastawione przez Matrix, czy zastawione przez naszą własną duszę, abyśmy się uczyli, to my cały czas tak czy siak idziemy do przodu. I to jest takie no niezwykle ważne i to jest bardzo budujące to, jak wielką zmianę ja widzę w ludziach. I to jest cudowne, Ziggy, naprawdę. To tak ci cieszy. Tak. Wiesz, że jakby ty tego wszystkiego, co mówiłaś, tego wszystkiego, co robiłam, ja tego nie robiłam na darmo, że bo to się naprawdę ludziom przydało, że oni wyciągnęli z tego każdy coś dla siebie, żeby dopasować to do swojej własnej, indywidualnej prawdy i do swojego własnego toku, jakby programu, planu duszy, którym sobie idą. Tak, no, wiesz, super. Zobaczmy tylko
co robiliśmy 2 lata temu albo 3 lata temu, nie? Gdzie byliśmy, jak reagowaliśmy, kim byliśmy. Dokładnie. Wiesz, mnie bardzo na przykład irytuje, ja jakby już jestem bardzo daleka od ogólnych irytacji, ale bardzo mocno irytuje mnie fakt, gdy ktoś mówi, że nic się nie zmienia. I że on nie lubi zmian. I wiesz, ja ostatnio nawet napisałam takiego posta na Facebooku, że jeżeli ktoś nie widzi zmian, to znaczy, to jest mi po prostu bardzo przykro. Dlatego, że to znaczy, że jest na linii czasu, na której te zmiany jeszcze nie naszły. I może nigdy nie nadejdą. I może czas pomyśleć o tym, żeby przeskoczyć na inną. Gdy te zmiany są i są wyraźnie dostrzegalne, bo no nie ukrywajmy, to od nas zależy, na którą linię czasu my chcemy sobie wejść. Czyli jeśli oczekujesz zmian, no to bądź zmianą. Tak, zacznijmy. Dokładnie, bo zmiana tak naprawdę zaczyna się w nas samych. Bo nasza przestrzeń, to co nas otacza, jest niczym innym jak odbiciem lustrzanym nas, tego co jest w naszym wnętrzu. Więc jeżeli my mamy w naszym wnętrzu chaos, smutek, jakby brzydkie rzeczy, no to samo odbije nam przestrzeń dookoła nas. Dokładnie, dokładnie. A jeżeli my mamy radość, światło, szczęście, miłość, no to odnajdziemy w swojej własnej przestrzeni. I potem co? No ja potem wychodzę do tej przestrzeni, spotykam się z tobą, a ty widzisz, że ja mam dookoła radosne bąbelki. No tak, 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 no, dokładnie. Właśnie, jeżeli ja tu mam... I tak sam, i wiesz, i jakby ja widzę odbicie tych radosnych bąbelków w tobie, bo ty też od razu się rozświetlasz, od razu się radujesz i to jest właśnie odbijanie, to jest tworzenie tej rzeczywistości, tak? Tak. Ale no to jest na takiej właśnie zasadzie, że jakby my musimy chcieć tworzyć ją inną, tak? I znów wracamy do tej kreacji, że o, dzisiaj będzie parszywy dzień, a Stwórca powie, tak, dobra, masz. Dam ci, miej, miejce. Widzisz, nie? Aniu, i to jest właśnie, muszę ci to powiedzieć, to nie jest kurtuazja, bo to jest naprawdę wielka przyjemność, wiesz, móc być z tobą przez te 45 minut do godziny, no bo wtedy czujesz się zupełnie inaczej, prawda? Bardzo ci za to dziękuję. No, proszę cię bardzo. Bardzo ci za to dziękuję. Będziemy czekali na twoje nowe książki. Prawdopodobnie mówisz, w czerwcu pojawi się poradnik. Tak, planuję. Na razie bajeczka jest, nie? Na razie jest bajeczka. Pokazywałam już bajeczkę, nie? Tak, pokazywałaś. Bajeczka jest dostępna również na Indigo Book. Mam nadzieję, że też dotrze do mnie i będę miał może okazję przeczytać jakiś mały rozdział, krótki. Płomienna gwiazda do ciebie dotarła w końcu? Nie dotarła jeszcze. Nie dotarła jeszcze, ale. Prawda? Ale może dotrze. To mi się wydaje, może poszukamy tej paczki, co? Napiszę. Aniu, więc serdecznie ci dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam cię, przytulam cię. Wiem, że wszystkie życzenia, które idą w twoją stronę, takie te niewypowiedziane, się spełnią. Trzymaj się jeszcze raz. Dziękuję ci i do następnego razu. Pewnie. Do zobaczenia, kochani. Będę tutaj wkrótce. Do zobaczenia. Cześć, pa, pa. Pa.